W dzisiejszym odcinku Spec Simulatora musimy oczywiście sobie przetestować nowy update i jak widać po moim skinie Roblox chyba ma jakieś problemy. No i oczywiście meksykański event niestety się skończył, ale za to mamy tutaj ten gigantyczny event i oczywiście musimy zobaczyć, o co tam dokładnie chodzi. Tu mamy lucky bloki. Czy te lucky bloki da się rozwalać? Tych lucky bloków się nie da rozwalać, ale wiem, co musimy zrobić na początku i wy też to zróbcie. Pójdźcie od razu tutaj, jakby do lucky bloku, żeby wam się nabiła waluta. No i tu macie tą walutę i rozwalcie sobie cokolwiek, cokolwiek, żebyście dostali walutę. Zaraz wam powiem dlaczego. No na przykład to sobie rozwalcie, żebyście dostali tą walutę i 20 tysięcy waluty dostaliśmy i od razu wróćcie się na spawna, żeby zrobić jedną rzecz, a mianowicie pójść do Dakeru i od razu wrzucić część petów, bo na początku oni to często robią tak, że to nie jest zbalansowane, a więc na początku będzie się dostawać więcej tej waluty, chciałem powiedzieć. Ale tutaj nie ma tej waluty, czyli tej waluty się nie zdobywa w normalny sposób. Trochę inaczej w ogóle to jest, bo taką pełną liczbę dostałem z tego, co zauważyłem, a więc pety nie mają żadnego znaczenia chyba w takim razie. Znaczy no mają do szybkości rozwalania danego bloku, ale ogólnie no jakby chyba stałą liczbę się dostaje, 100 tysięcy dostałem. Możliwe, że to niestety tak działa, że dostaje się stałą liczbę, czyli no troszeczkę inaczej jest niż zazwyczaj. Musimy sobie to trochę, tego trochę więcej tutaj porozwalać, ale ogólnie też niestety powiem wam, że z tym update'em weszła jedna mega smutna rzecz. Znaczy deweloperzy mówią, że to nie jest wcale smutna rzecz, bo będą dzięki temu lepsze update'y, ale ten update jest ostatnim update'em, który jest co tydzień. Od teraz w Pet Simulatorze niestety update'y będą co 2 tygodnie. No, jak dobrze pamiętacie, w tamtym roku źle się to skończyło dla Pet Simulatora. Skończyło się tym, że były update'y później co 3 tygodnie, później nie wiem, co miesiąc. No i finalnie Pet Simulator trochę umarł przez to, ale miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie i że tym razem coś się zmieni, ale oczywiście mamy też inne rzeczy w tym update'cie do przetestowania. Bo jak wiecie, jest trade terminal, który w tym momencie może być zbugowany, a więc to na pewno też za chwilę będziemy musieli sprawdzić, no bo na tym też możliwe, że będzie dało się coś zarobić, zaraz to sprawdzimy, tylko porozwalajmy trochę tych lucky bloków, bo zobaczcie, tutaj jest w ogóle taka tablica jakby licytacja, jak uzbieracie 10 tysięcy punktów, to macie takie super jajko, którym jest większa szansa na huge'a, a w sumie to 8 super jajek, to ciekawe, ale w ogóle gdzie tu jest jajko? Tu jest to jajko i to jajko kosztuje 160 tysięcy, to mamy aż na 3 takie jajka? No niedużo powiem wam, dobra, zobaczmy co nam wyleci, no legenda nam jedna wylecia. Ciekawe ile w ogóle te pety dają, tutaj wszystko mamy odpalone, ale musimy w sumie odznaczyć sobie, żeby to też nam dropiło i tutaj niech dropi, no nie wiem, od legend i tu tak samo niech dropi nam od legend i zobaczmy jak to tutaj w ogóle wygląda, bo tu są upgrade'y, no dosyć drogie są upgrade. Ciekawe, czy w ogóle są upgrade'y, które się nam zachowają, bo tu są Lucky Block Boosters jakieś, tutaj Lucky Block Huge Chance, czyli prawdopodobnie to są upgrade'y, które działają w tym Lucky Wardzie. No dosyć dziwnie powiem wam, że to wszystko jest zrobione, no ale no zobaczymy, jak to będzie. Dobra, porozwalajmy sobie trochę tego i zaraz pójdziemy w sumie na Terry Plaza, żeby tam zobaczyć, o co chodzi z tym całym trade terminalem. Dobra, powiem wam, że idzie to całkiem nieźle, tylko w sumie, żeby było jeszcze szybciej, to możemy to inaczej zrobić. O właśnie, jeszcze tego Hype Gifta w ogóle dostałem. Zaraz w sumie go możemy sobie otworzyć, tylko zróbmy to tak i pójdźmy gdzieś na górę, gdzie jest jakby więcej tych lucky bloków lepszych, bo ja mam, no dobre peta, więc i tak to wszystko na hita rozwalam. W którym miejscu jest jakby najwięcej tych lucky bloków? Tutaj jest ich dużo, a więc tu możemy sobie to w taki sposób porozwalać, no i tak wszystko giga szybko rozwalamy, no i w taki sposób chyba będziemy więcej jakby tego farmić. Ile w ogóle mamy punktów? 1700 punktów mamy do tego. Przydałoby się zdobyć te 10 tysięcy, żeby zobaczyć, jak wygląda to całe jajko. Więc zobaczmy, ile nabijemy tak powiedzmy w minutę tego wszystkiego. No w miarę szybko to w sumie idzie. Dobra, może jeszcze otwórzmy sobie tego Hype Gifta, zobaczmy, co nam wyleci z Hype Gifta. Jakby mi huge pet wyleciał, no to ciekawe by było. Może przyniesie nam szczęście w sumie ten Lucky Ward. Niestety nie. Wyleciał nam chyba najgorszy pet. I jakiś update, czyli już był jakiś bug. Nie wiem, spróbujmy porozwalać tyle tych jajek, żeby wyfarmić te 5 tysięcy, tylko był ten reset i mi się zresetowały te punkty. Nie wiem, może teraz więcej tych punktów się farmi? Czy może coś zmienili teraz, że jakby losową ilość coinów się dostaje? No chyba nie w sumie. Chyba dalej jakby stałą. Nie, moim zdaniem jest mega słabe to, że dostaje się stałą liczbę coinów, bo jakby to jakie pety macie nie ma znaczenia. Myślałem, że już jakiegoś lucky block peta mam, ale to po prostu Hellrocka złotego. Ten tutaj Hellrock wyglądał trochę jak taki lucky block. I tutaj mamy w ogóle rainbow. No to z rainbowa pewnie dużo się dostaje. No z rainbowa miliony się dostaje. Ile w ogóle za rainbowa dostajemy? 5000 punktów? Dobra, no to teraz mega łatwo do tych 10 tysięcy dobijemy. Dobijamy do tych 10 tysięcy, tworzymy to jajko i musimy pójść na Trade Plaza, bo ten Diamond Terminal może być zbugowany i może być tak, że po prostu, nie wiem, na przykład huge będzie się w jakiś sposób za freeko dało kupić. Ile mamy już punktów? Mamy 6 tysięcy. Dobra, rozwalamy to wszystko, otwieramy w sumie 8 jajek i zobaczymy w ogóle, jak wygląda to rozwalenie tych 8 jajek. To powinno wyglądać tak, że w kołowaz te jajka się pokażą, no ale zobaczymy, czy to tak będzie wyglądać. Nie wiem, w ogóle ta deska jest zbugowana, na tej desce jakby nie da się wyżej skakać. Nie, podejdźmy sobie tutaj, to wszystko tutaj porozwalajmy. Z góry to lepiej widać, z góry ładniej to można tutaj jakby wysyłać te pety i to powinno nam wtedy dużo szybciej pójść. Chociaż może nie do końca szybciej, bo jakby z góry tutaj nie da się rozwalać tych dolnych petów. Już tam, jak widzicie, nie mogę rozwalać, a więc chyba gdzieś tu
będzie najlepiej. Nie wiem, to w ogóle powinien być taki pasek tutaj gdzieś na dole, żeby nie trzeba było się co chwilę tak obracać, bo to trochę denerwuje. Dobra, i mamy te 8 jajek tutaj i to się otwiera w taki sposób. Zobaczmy, czy którekolwiek tutaj urośnie nam. I już myślałem, że może któreś urośnie, ale co nam w ogóle wyleciało? Mityków nam dużo wyleciało z tego jajka. No ciekawe to dosyć jest. Na pewno więcej tego jeszcze otworzymy. Zobaczmy, ile te mityki w ogóle dają. 3,33 Q dają te mityki. To powiem wam, że niedużo dają. Te z Doodle Worldu dawały 3,19. Dobra, mniejsza w to, pójdźmy jeszcze na Trade Plaza właśnie zobaczyć i potwieramy więcej na pewno tych jajek, ale pójdźmy na tą Trade Plaza za Kihaną zobaczyć, jak działa ten cały Diamond Terminal. Bo tak jak mówię, to może być zbugowane, powiem wam. To może być zbugowane i mogą być z tym różne dziwne bugi. I w ogóle nie chce mi wejść na Trade Plaza, cały czas mam 3 kreski, a więc możliwe, że te Trade Plaza się popsuły. Chociaż nie, dobra, teraz biło. Dobra, i zobaczmy, jak działa ten Diamond Terminal. Tutaj mamy różne huge. Aha, tu w ogóle działa to tak, że na przykład powiedzmy, chciałbym kupić takiego peta i klikam sobie w niego. No i tu jest napisane, że nic nie znalazł, ale dobra, zobaczmy Hellrocka. Dobra, i na przykład chcemy znaleźć Evolve Huge Hellrocka i na przykład chcę takiego. I zobaczmy, czy coś zadziała. Halo? Nic tu nie działa, powiem wam, że się buguje. To. Aha, tutaj jest napisane, że jakby znalazło mi tego peta i mogę się teleportować do Trade Plaza, na której on jest. No i tak miałam nadzieję, że to będzie działać dokładnie. Dobra, ale zobaczmy jakiegoś takiego rzadszego peta. Nie, powiem wam, że totalnie się to buguje na razie. Mam nadzieję, że to poprawią. Na przykład jak tutaj sobie klikam i znalazło mi takiego peta i na przykład klikamy teleport i mnie teleportuje. Aha, no tak. No nie do końca to działa na razie, a więc na razie to odpuszczamy sobie. Nie wiem, tutaj w ogóle jakby pokazuje takie dziwne huge na tych rzeczach i to możemy się chyba jakby tutaj tepnąć, czy to do czegoś jest, czy to po prostu pokazuje cenę. Chyba ceny po prostu pokazuje. Tutaj można sobie znaleźć tanie huge peta w takim razie. Tylko czy na przykład ja mogę w jakiś sposób się tepnąć do tego? Chyba nie da się tepnąć. I na przykład najtaniej jest jakiś huge pet za 29 bilionów. Ciekawe dosyć, tu w ogóle też jajka są. I na przykład zobaczcie, ktoś za bilion gdzieś wystawił questowe jajka, więc to już opłacałoby się kupić. Tutaj w ogóle a nie, to jest jakby life sell. Aha, czyli co się sprzedaje teraz? Ktoś sprzedał za 11,5 biliona Hellrocka, a więc dzięki temu terminalowi dużo tanie huge będzie można kupić. Tutaj w ogóle już hype gifty po 2 biliony? Kupmy sobie z 2 w sumie od Ghostka. Albo nawet 3 sobie kupmy. Jakby no to się nie za bardzo chyba opłaca, no bo nic na pewno z tego nie wyleci, ale kupmy sobie w sumie 3. I tutaj po 1,95 ktoś wystawił. No dobra, to od tego kupimy. I tutaj w ogóle zobaczcie, że teraz jakby deweloperzy normalnie wiadomość napisali, że pracują nad poprawieniem trading terminalu. No to powiem wam, że grubo, że takie live wiadomości teraz deweloperzy mogą wysyłać. Coś takiego jest w Blocksfruit, że jakby deweloperzy live wiadomości mogą wam wysyłać na każdy serwer. Fajnie, że to w Pet Simulatorze też wprowadzili. Dobra, ale spróbuję sobie 3 jajka otworzyć, jeszcze wrócimy na normalny serwer, bo mamy dużo tych jakby coinów. Zobaczymy, czy nam coś tutaj wyleci z 3. No 3 najgorsze, no chociaż jakieś dwupunktowce mogli dać. No nie, no najgorzej. No ale obstawiam, że to się tak buguje właśnie dlatego, że tak dużo osób z tego korzysta. Po 25 bilionów, zobaczcie, że tutaj pety kupują, no powiem wam, że bardzo łatwo okazję będzie można wyczaić dzięki temu. Dobra, ale jeszcze pójdźmy otworzyć za to całe siano, jakby te jajka, zobaczymy, może akurat tam coś poleci, no bo na starcie często tak jest, że te szanse są niezbalansowane, a więc może właśnie dzięki temu, co się otworzy, mamy 9 milionów, no to kilka tych jajek sobie otworzymy. W ogóle ile one teraz kosztują? 160 tysięcy dalej, no to dalej są drogie. W ogóle jestem ciekawy, jaka jest szansa. Otwórzmy sobie aż 8 jajek, no i same legendy nam wyleciały, jakiś mityk tutaj jeden nam wyleciał, a więc nie za dobrze, chociaż w sumie na duże mamy jajek, to możemy sobie na auto to chwilę potwierać. Może akurat wyleci nam huge pet. Jestem ciekawy w sumie, jaka jest szansa na tego huge'a, ale powinna być duża, bo tą walutę się giga ciężko farmi, szczerze mówiąc. Jeżeli jakby pety nie mają znaczenia, to ciężko będzie, żeby jakoś dużo tej waluty wyfarmić. No chyba, że te upgrade jakoś dużo dają. W sumie też tak może być. No i koniec openingu. Dobra, więcej rzeczy zrobimy w kolejnym filmie, a w tym to będzie na tyle.